Witamina D to hormon. Witamina D jest niezbędna do prawidłowego, szczęśliwego i zdrowego życia. A zaczęła się wiosna. Wiele osób niestety zbyt szybko i zbyt pochopnie odstawia witaminę D. Zresztą w tym filmie dowiesz się, czy w ogóle trzeba odstawiać suplementację witaminy D, nawet jeżeli słońce żarzy. A na końcu powiemy Wam, jakie dawki witaminy D my bierzemy, jakie rekomendujemy naszym pacjentom. I powiemy Wam, jaka jest najlepsza forma witaminy D, także zostań z nami do końca, a przed tym jak rozpoczniemy, walnij w kciuka i zasubskrybuj ten kanał, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a zaczną świecić żywym słońcem, a dzięki temu poziom witaminy D wzrośnie. Dlaczego my czepiamy się tego Twojego kciuka, ale też poziomu witaminy D? Dlatego, że już tysiącom pacjentów zleciliśmy wykonanie poziomu witaminy D i to, co widzimy, jest zatrważające. Głębokie niedobory witaminy D u większości naszych pacjentów na poziomie 5, 7... No właśnie, to 7, chyba rekord 5, tak jest. 5, ja też miałem około 5, to jest rekord świata. Myślę, że... To dosyć częste zjawisko. Kolejny jakby szok jest taki, że mimo tak ważności witaminy D, przecież witamina D jest niezbędna do prawidłowego i zdrowego życia, no to jest ciągle badanie z poziomu przychodni lekarza rodzinnego, internisty nierefundowane i ciągle jest drogie, bo badanie kosztuje mniej więcej 70 zł, ale jest niesamowicie niezbędne. Dlaczego? Dlatego, że w zależności od poziomu dostosowuje się oczywiście dawkę. Tak, ale rzeczywiście temat ważny, ale temat bardzo pomijany. Ja mam wrażenie, lubię pytać pacjentów o witaminę D i mam wrażenie, że ten temat gdzieś tam w mediach jest tak pomijany, że jeszcze świadomość nie jest tak duża, jak mi by się marzyło, żeby po zapytaniu, czy bierze pani, pan witaminę D, odpowiadał pacjent, tak, oczywiście biorę codziennie, nigdy nie zapominam. Nie, ja mam wrażenie, że to jest temat, który nie, spoko, wezmę, nie wezmę, tak. Na zasadzie, co tam ta witamina D, no zaraz będzie maj, zaraz będzie słońce. Otóż nie, to ten film jest apelem o niezapominanie witaminy D, ja to powtarzam pacjentom, aha, to jest chyba jedyna rzecz, o której trzeba pamiętać w życiu codziennie. Resztę jak zapomnisz magnezu, potem uzupełnisz z jedzonkiem, ale jak witaminy D będziesz zapominać, to naprawdę życie się skraca. Ale też to jest apel do kolegów, koleżanek, naszych lekarzy, dietetyków, profesjonalistów służby ochrony zdrowia, którzy często niestety machacie ręką na witaminę D, tak samo jak machaliście na poziom insuliny i wiele osób jeszcze macha. Nie machajcie na poziom insuliny, to pewnie już wiecie, że to jest kluczowy czynnik oceny zdrowia metabolicznego waszych pacjentów, ale witamina D ciągle jest jeszcze jakoś rozmywana, rozpływana, traktowana właśnie jako taka, a witaminka, dam, nie dam, generalnie na słoneczku i tak dalej. Nie, witamina D jest kluczowa, jest to taka puzzle, jest to cząsteczka, która bierze w niemalże 100 reakcjach biochemicznych, biologicznych w Twoim organizmie. No i jednym z takich kluczowych takich obszarów w organizmie to jest przyspieszenie i efektywna walka z infekcją, zwłaszcza wirusową. W tych czasach to istotne. No tak, to jest taka najbardziej powszechna informacja. Jak słyszysz witamina D, no to witamina D odporność. I to okej, to jest gdzieś tam przedziera się do wiedzy nas, ludzi, ale są informacje i są fakty, które właściwie są całkowitą nowością, jak ja tłumaczę pacjentom, że zwiększone ryzyko chorób serca, zwiększone ryzyko chorób nowotworowych, czy zwiększone ryzyko demencji, to wszystko są skutki niedoboru witaminy D, także naprawdę warto, dlatego tak ważne jest uzupełnianie witaminy D. No witamina D, ja powtarzam ciągle, bez witaminy D zblokujesz się, jeżeli jesteś w trakcie zdrowego niejedzenia, w trakcie IF-u, w trakcie keto, zblokujesz się, bo witamina D to nie jest tak, że witamina D poziom jest dany raz na zawsze, tylko witamina D ciągle jest wykorzystywana przez Twój organizm. Jeżeli nie dostarczasz, umówmy się, nie da się dostarczyć praktycznie w żaden sposób witaminy D w posiłkach, no trzeba to produkować w skórze pod wpływem promieni słonecznych.
też jest z tym problem w okresie jesień-zima, więc no musisz uzupełnić tą witaminę D do dawek, do norm, o których zaraz powiemy, które są efektywne, bo kolejna, przejdźmy do tego tematu takiego głaskania norm witaminy D, no bo jeżeli słyszysz od swojego lekarza, kolego lekarzu, też słuchaj dokładnie, jeżeli widzisz u swojego pacjenta poziom witaminy D na 30, czyli to jest norma, to nie możesz przejść koło tego obojętnie, to nie jest dobra norma u twojego pacjenta. Nie zgadzam się z tym, żeby bagatelizować tą normę. Proszę doprowadzać u swoich pacjentów do normy przynajmniej 60. My lubimy, żeby ta norma była od 50 do 90, bo to są te poziomy, które spowodują, że twój pacjent będzie miał skuteczny metabolizm i bardzo innych dobrych, fajnych cech ale tej witaminy. Uśmiecham się, bo my lekarze mamy takie dziwne jakieś czasami takie zachowania, że bierzemy na klatę i bierzemy to jako coś prawdziwego i takiego w ogóle wow, tak, jeżeli laboratorium napisało nam normę witaminy D do 30, to tak dążymy do tej normy. Otóż nie, no, słuchajcie, poziom witaminy D, o którym my mówimy, czyli optymalny, czyli między 60 a 90, jest to poziom oparty na badaniach naukowych. To wtedy włącza się działanie antynowotworowe, porządne działanie antyinfekcyjne i tak dalej, i tak dalej. No, dajmy spokój, no nie ufajmy suchym, zwykłym normom laboratoryjnym, tylko jak mamy wątpliwości, to doczytujmy, sprawdzajmy badania naukowe, które często, chociażby tak jak przy witaminie D, mówią zupełnie coś innego. Doładowujmy naszych pacjentów witaminą D. I prosimy nie straszyć naszych pacjentów toksycznością witaminy D. Praktycznie nie da się zatruć witaminą D. To wszystko jest to, co niektórzy powtarzają beznamiętnie. Niestety, sorry, ale świadczy o niedoczytaniu, niedouczeniu. No, dawki toksyczne muszą być naprawdę horrendalne, żeby uszkodzić. Zresztą jakby zawsze my lubimy jako lekarze posługiwać się takimi, chociażby teraz a propos szczepień, takimi slangami, nie? Że ryzyko powikłań jest niższe niż korzyści, które można osiągnąć stosując daną terapię. No to tutaj powtórzę, ryzyko posiadania niskich dawek witaminy D jest o wiele potężniejsze i tak, ryzyko powikłań, powikłań jest o wiele większe i o wiele bardziej realistyczne niż przedawkowanie i toksyczny efekt witaminy D, który praktycznie w ogóle się nie zdarza. Tak, zdecydowanie tak. Dawki, przejdźmy do dawek i formy suplementu, bo o to są pytania. Tak, i jeszcze ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest takie nasze zdanie. No nie ma badania, które mówi o tym wiarygodnego, że da się przedawkować właściwie takimi zwykłymi, standardowymi dawkami, nawet zdecydowanie większymi, prawda? No tak, ale no przecież nawet w badaniach klinicznych, teraz przy okazji wirusa, no są badania, które badają, jak organizm reaguje na jednorazowe dawki 300 tysięcy, a nawet większych dawek witaminy D. Zgodnie z wiedzą w farmakologii Kostkowski, pamiętasz, ta książka beznadziejnie napisana, którą musieliśmy wykuć na pamięć, no ale jednak profesor Kostkowski mówi, że dawki, które są wskazane, to jest nawet dla osoby 100 kg, to jest 1 000 000 jednostek witaminy D dziennie, czujesz to? No właśnie, i teraz płynnie przechodzimy do dawek, no bo też dawki, które są w książkach i dawki takie standardowo zalecane pacjentom, są oparte, po pierwsze, one są dostosowane dla osób, które mają odpowiedni poziom witaminy D, nie mają nadwagi, nie mają otyłości i innych chorób. No to już, słuchajcie, coś tu jest nie tak, kiedy większość ludzi jest chorych metabolicznie, kiedy większość niestety ludzi ma nadwagę, to nie uspokajajmy się zwykłą 2000 kapsułeczką witaminy D, dlatego że chociażby, kiedy masz nadwagę, a tym bardziej otyłość, powinnaś brać 2-3-krotnie większą dawkę witaminy D. Czyli jeżeli 4000, to jest, ja rekomenduję, jeżeli chcę utrzymać u pacjenta dany poziom dobry, czyli 60-70, no to raczej zastanawiamy się i stajemy na poziomie 4000. To jest tak najogólniej. Oczywiście niektórzy muszą brać 20-30 tysięcy, bo też mam takich pacjentów, ale to już dłuższa, inna historia. To nie tutaj. Mhm. No to jak najbardziej. Czyli osoby z nadwagą muszą z lekarzem ustalić dawkę w stosunku właśnie do tego, co mówisz, 2-3-krotnie nawet większą,
zmierzyć co jakiś czas poziom witaminy D, zobaczyć jak się to wchłania. No właśnie, no bo kolejnym takim kryterium, w zależności od którego dostosowujemy dawkę, jest oczywiście poziom witaminy D3 25OH we krwi. I wtedy, jeżeli jest poniżej 20, to minimalnie 10 tysięcy jednostek zalecamy. No i oczywiście w zależności od masy ciała i chorób, nawet do 20 i 30 tysięcy dziennie jednostek. Co jeszcze ważnego w tej kwestii? No w tej kwestii jest ważne to, no powiedzieliśmy, że powiemy ile my bierzemy tak naprawdę. Tak. No my dziennie bierzemy 10 tysięcy jednostek, ja biorę codziennie 10 tysięcy, swoim dzieciom 5 i 6 lat daje 4000 jednostek codziennie, także to są dawki takie praktyczne przez nas. Oczywiście, no są, tak jak powiedzieliśmy, dawki dostosowujecie razem ze swoim lekarzem w zależności od masy ciała, wieku, poziomu witaminy D i chorób współistniejących. Mój poziom sprzed jednego miesiąca to był 80, a biorę 10, czasami 20, 30. Zdarza mi się zapomnieć, chcę to później w jakiś sposób nadrobić. Tak, i pamiętajcie, forma witaminy D, no to wiadomo, witamina D3, ale ważne jest to, żeby ona była już z tłuszczem, no bo witamina D rozpuszcza się w tłuszczu. Często dostajemy pytania, ale jak to rano nie jecie śniadań, a bierzecie swoją witaminę D? Tak, dlatego że my kupujemy najczęściej witaminę D już zatopioną, jakby rozpuszczoną w oleju MCT. Tak. Ale w kapsułkach żelatynowych. W kapsułkach żelatynowych, ale jeżeli macie zwykłą bez oleju, no to rekomendujemy, żeby przy jedzonku bogatym w tłuszcze zwierzęce lub zdrowe roślinne, czyli na przykład oliwę z oliwek. I to tyle. Witamina D i woda, zdrowia doda. Nie bójcie się witaminy D. Tyle.